Najlepszym awaryjnym źródłem prądu na sytuacje kryzysowe jest samochód. Najlepszym, bo w odróżnieniu od agregatu prądotwórczego już teraz ma go 1/3 polskich rodzin. A samochód to przecież też jest agregat. Ma silnik, alternator o mocy przynajmniej kilkuset watów, zapas paliwa i akumulator. Do samochodowej instalacji elektrycznej można podłączyć mnóstwo najróżniejszych urządzeń. A jeśli użyjemy przetwornicy 12x230, będziemy mogli, po zastosowaniu długiego przedłużacza, zasilać niektóre domowe urządzenia, np. lodówkę albo koncentrator tlenu dla babci. Oczywiście agregat będzie lepszy, wytworzy więcej prądu zużywając tę samą ilość paliwa, ale jeśli nie kupisz agregatu, to za zaoszczędzone pieniądze możesz zrobić naprawdę spory zapas paliwa. I ten samochodowy zestaw można później sukcesywnie rozbudowywać, aby służył nam jeszcze lepiej, np. o panel fotowoltaiczny, ale o tym będzie w długim filmie na kanale. I to wyjaśnię, dlaczego uważam, że